Witajcie. Dzisiaj taki filmik z czyszczenia, szykowania, może nie wiem, piły Stihla 024. Kupiłem ją jakiś czas temu na targu. Korzystam z niej już parę lat, ale ostatnio, słuchajcie, stoi nieużywana. Pomyślałem sobie, idzie zima, można by trochę ją poczyścić, zobaczyć, o co tu chodzi, jakoś tam po prostu tyle, że pobieżnie. Nie mówię, żeby zrobić jej jakiś specjalny przegląd, bo ona jest po prostu sprawna, także tylko tyle, żeby ją, słuchajcie, wyczyścić z tych, nie wiem, jakichś tam resztek trocin, tego, co tam się przez, wiadomo, jak to się w lesie robi, to tam się różne rzeczy zdarzają, jakieś kurze, trociny, cuda, no i można by ją, nią się zająć. A taka opieka, ja już nie mówię opieka właśnie, co się wyraziłem teraz, zwykłe po prostu przykowanie sprzętu jest bardzo ważne, żeby czasami to właśnie tak przetrzeć, poczyścić, bo to zawsze potem ten sprzęt nam się odwdzięczy w postaci takiej, że możemy zawsze na niego liczyć, że on będzie jeszcze nam długo, długo służył. A przecież o to chodzi, żeby kupować raz na długie, długie lata, a nie co 5 minut wymieniać sprzęt, bo coś tam się zepsuło. Tu, jak widzicie, wcześniej chyba widzieliście, to mam jeszcze dwa lewarki takie 10-tonowe, chyba ten jest piątka, nie mniejszy. Nie, obydwie są dziesiątki, stare, polskiej firmy Skamet. Skamet, tak, dobrze. No i za nie też będę musiał się wziąć. No ale to wszystko w swoim czasie, nic się nie da zrobić na już. No bo to wiadomo, no. Jak to, każdy ma coś do zrobienia. I wtedy, kiedy właśnie są takie już krótki dzień, długie wieczory, to wtedy możemy się zająć tym, na co przez cały rok nie mamy czasu, bo zawsze nas jakaś robota czeka. No i tyle, powiedzmy. Tu już mamy to wyczyszczone. O, zobaczcie, jak to ekstra tu wygląda. Trzeba by to właśnie wyczyścić. W tym roku bardzo mało pracowałem tą piłą. Ale to jest, ale w każdym razie nie czyściłem jej jeszcze po tych pracach. Słuchajcie, model, może troszkę o modelu tutaj tej piły powiem. 024. Jest to, w Polsce nie była ta piła sprzedawana, z tego, co się zdążyłem zorientować, bo byłem parę razy, słuchajcie, z tą piłą w serwisie, bo jakieś drobiazgi tutaj po prostu się takie działy, już nie pamiętam w tej chwili, ale to były drobiazgi. No i no ten serwisant, który się mi zajmował tą piłą, mówi, że jest zaskoczony, że taką piłę po prostu, skąd ja ją wziąłem, bo w Polsce jej nigdy nie było. Powiedziałem, że to kupiłem na targu używaną taką, powiedzmy, ale w dobrym stanie, tam facet mi w każdym razie dawał gwarancję na nią. No i fajnie po prostu, bo okazało się wtedy, że to jest dobra piła, jak się, także do dzisiaj nie miałem z nią żadnych problemów, tylko jakieś takie ustawiania, taki jakiś przegląd, czy ten kabelek mi gdzieś tutaj, w tej chwili nie pamiętam, ale jakiś zupełnie drobiazg. No i co on mi wtedy powiedział? On mi powiedział wtedy, że to jest jedna z najbardziej udanych pił Stihla, że ona w tej chwili ma około, tak jak mi wtedy mówił, że około 20 lat i ona będzie jeszcze drugie tyle chodzić. No po prostu, no świetnie, no jeżeli tak, taki sprzęt się udało kupić, to tylko się cieszyć. Ale w każdym razie, no to kurczę, by się przydało, słuchajcie, myślę, no, tu by się przydała sprężarka, bo tym pędzelkiem to ja tam nie dojdę.
każdym razie może zobaczymy tutaj, może z tej strony dojdziemy. No. W każdym razie model udany mówi, że jeszcze słuchajcie na tych aluminiowych karterach, także nie dam z tymi plastikami, co to teraz jest i takie dziadostwo robią, że słuchajcie, nie ma jak kupić, bo to dziadostwo jest, tak jak wspomniałem. No kurczę, wziąłem 13, nie wziąłem 19. Nie wiem, czy tutaj chyba nie mam, bo ja tu robiłem coś, ale 19 to ja stąd wyniosłem niestety, a ręką tego nie odkręcę. No i trzeba się przejść na górę, słuchajcie, bo teraz jestem w piwnicy. I zobacz, no nie ma wyjścia, dobra. Zrobię na chwileczkę przerwę w nagrywaniu i zaraz do Was wracam. No, już jestem. Wziąłem tutaj, mam w domu jeszcze. Słuchajcie, przypomnijcie mi, to jest Szwed czy Francuz? Mi się wydaje, że to jest Szwed. Ale już tak dawno nie korzystałem z tego klucza, że po prostu uciekło mi to z głowy przez te lata. O ty kurde. No bo mam ten klucz specjalny do Stila, ale gdzie ja go? Patrzcie, no. No tu powinny być nasadowy, cholera. Śruby nie, znaczy tej nakrętki nie spartolił. O ty kurcza. No i tyle byłoby na tego szmegowego. Także widzę, że muszę iść jednak do szopy po nasadową 19. Zobaczcie to, co się dzieje. No, no nieczyszczona, ale wyczyścimy, bo słuchajcie, to ten sprzęt nam się na pewno odwdzięczy. To po prostu jest istotne. Także tu zaraz będzie wszystko czyste, rozbierzemy, wyczyścimy, opędzelkujemy tą budowę, zdejmę łańcuch ostry, bo pamiętam, że ostrzyłem, ale nie, trzeba by go jeszcze naostrzyć, ale tak, pilniki właśnie, no i gdzie są pilniki, dawno się nie używało, także idę do szopy, zaraz zobaczymy, co tam się, przyniosę tą nasadówkę, może znajdę pilnik, to też naostrzę piłę. No, mam klucz, wziąłem taki, znalazłem oczkowy. O, dobra, jest, puściło. O, żeby, aha, no to jeszcze, no patrzcie, ładnie, elegancko tu wszystko, zgodnie z przewidywaniami. No. No i co? I sobie tak w tej chwili tą piłę tutaj jeszcze przygotuję. Pilniki, słuchajcie, znalazłem dwa. Zaraz przymierzymy, który ma być do tego łańcucha. Bo to nie jest moja jedyna piła. Mam jeszcze jedną. Spalinową też. Husqvarna. No i też Wam pokażę później w kolejnym filmie, bo też chcę ją właśnie przygotować, wyczyścić. O. Także będzie też filmik z tamtej, tej Husqvarny. Kto ma od razu, słuchajcie, taką piłę, tą 0,24, to może się pochwalić, może napisać, powiedzmy, jakie ma z nią doświadczenia. Ja u siebie tyle, co Wam mówię, że ona u mnie ładnych parę lat chodzi, nie wiem, może 7-8 lat, tak mi się wydaje, że ją mam. Nie wiem, może tak po prostu to wygląda, ale tak ją, ładny kawałek czasu już ją mam. No i jestem z niej bardzo zadowolony, także nie ma żadnych awarii praktycznie. Pakować łańcuch, lać paliwo, olej i ona po prostu chodzi, no. O. Niektóre elementy są tutaj w niej plastikowe. O, popatrzcie. O kurczak. Jak dobrze, że to otworzyłem.
Słuchajcie, śrubka się zgubiła. Może też mi to nie wypadło, to całe szczęście. No. Ale tu jest śruba do napinania i to jest napinacz. Tu w prowadnicę to wchodzi tutaj. O. Wchodzi tutaj. I sobie tutaj jeździ. Tu ma być specjalna śrubka i ona mi się, słuchajcie, zgubiła. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Będę musiał taką śrubkę poszukać i ją jakoś zabezpieczyć. Ale to już właśnie, to już któryś raz mi ona tu wyleciała. To ma tak być? Zobaczcie, nie wiem, czy to to sprzęgiełko ma tak, takie luźne być. No nie wiem. O. O kurczak, no. I ta śrubka. Aż któryś raz mi ona wyleciała. No muszę tutaj, słuchajcie, trzeba ją wkręcić, a z tyłu ją zabezpieczyć, żeby ona po prostu się nie mogła wykręcić cała. Czyli tak ją jakoś tu. Albo kropelkę, albo jakiś plastik, no nie wiem. Tam jeszcze mam tego pełno badziewia, ale tego bez sprężarki nie wydmucham. Więc to sobie na razie tu zostawię. A to sobie już ją oczyszczę później. No tyle po prostu tak pobieżnie tutaj to spróbowałem zrobić. O. Wszystko wziąłem, czy coś? Żeby nie było tak, że gadam i mi tu zostaną jeszcze elementy jakieś do złożenia. Nie, no myślę, że będzie ok. Także o, no i słuchajcie, piła w miarę oczyszczona. Muszę ją tylko zabrać do tego, do serwisu, do pilarza. Bo, a to co? Mi się to tak zacina. Aha, tu, a to idzie między te dwie śruby. No tak na to wygląda. O, o i już. Dobra, założone. W sumie można by ją spróbować teraz odpalić, ale najpierw sprawdźmy, czy mamy tu jeszcze paliwo. O. No jeszcze tam jakaś kropelka jest. No ale w domu odpalanie. O, tu widzicie, od razu zobaczycie. Huskwarna pójdzie też do roboty. Ona to dłużej stoi, bo dłużej nią nie robiłem. No łańcuch trochę luźny, żeby on mi nie spadł, tylko przez to, że nie mam tego naciągnięcia, to śruby do naciągania. No ale zobaczmy. Chyba za mało paliwa. Za mało paliwa. O! No, chodzi całkiem ładnie. Mówię, no stała około roku. Może troszkę mniej, ale trochę stała. Ja słuchajcie, jeszcze zrobię taki myk, że to resztkę paliwa, która tutaj jest, to ja ją wyleję. Bo to słyszałem, że to jest bardzo, bardzo wskazane. I w związku z tym zastosuję się. Tu mam akurat troszkę mieszanki. Bo usłyszałem, że czy trafić, kurde blady, bo wlewać to tak, ale wylewać jeszcze nie wylewałem paliwa.
jakieś parę kropelek. Bo słuchajcie, tam ten gaźnik po prostu, on się, paliwo wylane. Teraz zapakujemy to z powrotem. No i trzeba, słuchajcie, to odpalić i wypalić to paliwo do końca. No, mamy paliwo wypalone, piła przygotowana do zimowego snu. To tyle, słuchajcie, na dzisiaj. Z tego czyszczenia. Tutaj te trociny, widzicie, cała garść. Mniejsza z tym. W każdym razie to na dzisiaj. Następny filmik będzie o tej pile. Trochę bardziej zaniedbana, ponieważ jej długo, długo nie używałem. Husqvarna 254, podobno najlepszy model, jaki był. I o tym Wam jeszcze opowiem. No to odbieram rozmowę. Trzymajcie się, na razie, cześć!